Pani Marszałek, Wysoka Izbo, OPZZ skierował do Trybunału Konstytucyjnego zapis o opodatkowaniu wypłat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci bonów. Czy ta ustawa, którą teraz chcecie Państwo odrzucić w pierwszym czytaniu, naprawia ten problem i wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom OPZZ-u? Myślę, że OPZZ miał podstawy, skoro skierował ten zapis do Trybunału. I mam pytanie do przedstawiciela wnioskodawców. Czy w związku z tym jest dobre, aby zamiast procedować dalej tą ustawę w komisjach, aby sprawdzić w komisji właśnie, czy ten zapis jest konstytucyjny, aby pracować dalej nad tą ustawą, dzisiaj jest wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję.